Cześć, Mateusz z tej strony. Dzisiaj w tym filmiku podzielę się z Tobą moją perspektywą na temat ciała. Nasze ciała, nasze kombinezony. Kiedy spojrzysz na swoje ciało z perspektywy narzędzia, to zauważysz, że jest ono najlepszym, najdoskonalszym narzędziem na całej planecie. Masz miliony receptorów, odczuwasz dotyk, odczuwasz. Smak, odczuwasz zapach, dekodujesz wibracje powietrza, dekodujesz odbite światło od przedmiotów z zewnątrz, i wszystko to się dzieje w Twoim ciele. Nasze ciało jest w stanie odebrać nawet pole elektromagnetyczne. Jest doskonałym narzędziem, które służy naszej duszy do doświadczenia życia, które służy nam do doświadczenia życia. I teraz, kiedy spojrzysz na ciało jako całość, to zauważysz, że ciało ma swoją świadomość. Samo utrzymuje siebie przy życiu, pozwalając ci funkcjonować i doświadczać rzeczywistości. Tak, dlatego nie musisz myśleć o oddychaniu, dlatego nie musisz myśleć o trawieniu, dlatego za każdym razem, kiedy chodzisz, nie musisz myśleć o tym, jak postawić stopę, bo to wszystko działa, twoje, twoi, twoje ciało już o tym wie, wie, jak to robić. I teraz tak, twoje ciało ma swoją płeć. No ma, to jest naturalne. Ma swoją inteligencję i ma swoją świadomość. Kiedy myślisz o świadomości swojego ciała, to myśl jako o świadomości małego dziecka. Dziecka, które ma może 7-8 lat. I to dziecko zawsze wierzy Ci na słowo. Zawsze ufa Ci w to, co mówisz i to, co o nim myślisz. Więc kiedy patrzysz na siebie w lustro i dostrzegasz tylko cechy, które Ci się nie podobają, to świadomość Twojego ciała zaczyna słuchać tego i czuje się tak, jak się czuje. Bo pomyśl, pomyśl o sobie. Gdybyś była, czy był w miejscu, w którym osoba, która Cię widzi, zawsze wypomina Twoje, twoje wady, rzeczy, które nie podobają się tej osobie. Nie chcielibyście przebywać w takim miejscu ani z taką osobą. I tak samo jest z ciałem, tak? Masz wspaniałe ciało i czas, czas zacząć je kochać, zamiast cały czas zwracać uwagę na rzeczy, które są negatywne. Okej, okay, czyli powiedziałem o świadomości, powiem teraz o inteligencji. Ciało jest niesamowicie inteligentne. W sumie mogę, mogę śmiało powiedzieć, że przekracza inteligencją wiedzę i zdolności najpotężniejszych umysłów na tej planecie. Dlaczego? Ponieważ kiedy na przykład ciało choruje, i dostarczamy mu leki, czyli odpowiednie składniki, które pomagają w powrocie do zdrowia. To ciało jest w stanie wyciągnąć wszystkie składniki z tych leków i dostarczyć w odpowiednie miejsca. Tak samo jest z komórkami. Jeżeli potrzebują jakiejś witaminy, jakiegoś mikroelementu, jakiegokolwiek, jakiegokolwiek typu energii, to ciało natychmiast metabolizuje, przetwarza, tworzy i dostarcza wszystko, co jest potrzebne do tej komórki. Więc ciało jest niesamowicie inteligentne. Oddycha za ciebie, wytwarza hormony, wie jak to robić i wie jak powrócić swój stan do stan pełnego zdrowia. Więc ciało jest niesamowicie inteligentne. A świadomość ciała jest jak u mojego dziecka. I aby pomóc sobie zmienić perspektywę na temat mojego ciała, to napisałem wspaniałą autohipnozę, która Zmienia zapis kwantowy naszego ciała, czyli to jak postrzegamy swoje ciało i to jak zostało ono stworzone i uformowane w naszym myśle. I teraz słuchając tej autohipnozy, dochodzimy tak, jakby do, do matrycy tej kwantowej naszego ciała i wymieniamy nasze postrzeganie, zmieniamy naszą perspektywę postrzegania odnośnie własnego ciała. I wtedy zgadnij, co się dzieje. Wtedy ciało staje się zdrowsze, wyglądasz lepiej, wyglądasz młodziej, czujesz się dużo lepiej. I stworzyłem tą to, to hipnozę dla mnie, ale przesłuchałem ją i stwierdziłem, że naprawdę działa i, i czuję się wspaniale, dlatego chciałem się z nią podzielić. Link znajdziecie tutaj na dole pod filmem, a jeżeli chcecie więcej takich informacji i Chcecie poznać moją perspektywę na temat tego, co się dzieje i tego, jak postrzegam rzeczywistość, to subskrybuj ten kanał. Będę wrzucał coraz więcej podobnych filmików. I dziękuję, dzięki, że jesteś. Do usłyszenia. Cześć.